bliżej, bo nie widać. Witam serdecznie, Spójnia Stargard. Stargard, tak. Jak wam idzie na turnieju? Bardzo dobrze, moim zdaniem. Komplet zwycięstwa, zwycięstwa. Jesteście w gazie dzisiaj. Będą kolejne zwycięstwa? Tak, będą. Jesteście zmęczeni po pierwszym dniu? Nie. Czyli to nie był prima aprili, że Spójnia wygrywa? Nie. Dobra, każdy powie coś o sobie i kogoś pozdrowi. Daję mikrofon. Trzymaj. Chciałbym pozdrowić moją całą rodzinę. No, nazywam się Kornel i po prostu... I to wszystko. Coś o sobie. Mama na imię Mateusz. Gram w koszykówkę i pozdrawiam całą rodzinę. No i Wojtek, pozdrawiam moją całą rodzinę. Mam, w drużynie mam na drugie imię Speedy. I przekażę dalej. Nazywam się Wojtek i chciałabym pozdrowić moją całą rodzinę. Nazywam się Błażej i chciałabym pozdrowić moją rodzinę. Nazywam się Nataniel Owczarek. Chciałbym pozdrowić całą moją rodzinę, cały Stargard i wszystkich moich znajomych. Mam na imię Kacper. Chciałbym pozdrowić moją całą rodzinę, całe osiedle i całą szkołę SP11. Mam na imię Nikodem. Pozdrawiam cały Stargard, wszystkich, którzy mi pomogli tutaj się dostać, moją drużynę i gram w kosza, bo bardzo lubię ten sport. Ja mam na imię Janek i pozdrawiam swoją rodzinę. Ja mam na imię Gabrysz, mam 11 lat, lubię grać w koszykówkę, pozdrawiam moją rodzinę. Mam na imię Nathan, pasjonuje mnie koszykówka, pozdrawiam mamę i tatę. Mam na imię Filip, gram też w piłkę nożną w koszykówkę i pozdrawiam rodziców. Słuchajcie, ja bym przede wszystkim chciał pozdrowić trenera Trypucia, znacie pana Michała? Trybunał, człowiek orkiestra i kadry prowadzi wszystko. Jak wam się podoba w tym obiekcie? Bardzo fajnie. Pokoje ładne, łóżka wygodne? Tak, bardzo, super pokoje. Jedzenie smaczne? W miarę. Co dzisiaj było na śniadanie? Naleśniki. Nie tylko. Wasel to pewnie wygrać turniej. A tak patrzycie na przeciwników, kto tu jest jeszcze taki, co może wam zagrozić? Kościan. Kościan. A graliście już z kimś tutaj z tego turnieju? Kto jest w ogóle pierwszy raz na turnieju w życiu? Ten z Iza mamusią? Nie. Na kolegach jest. A chcielibyście na przykład jechać na jakiś turniej za granicę? Tak. No to pojedziemy. Jak tylko jeszcze bardziej się to tyle, zrobimy sobie jakiś okrzyk waszej klubowy, dawaj. Jaki jest wasz okrzyk?